Witamy tu. London, zapraszamy do nas. Królowa wraz z swoim tworem wręczą Londonowi nagrodę za trzecie miejsce srebrnego pasa. Wielkie brawa dla niego, proszę Państwa! No i drugie miejsce, czyli oczko wyżej niż London w turnieju o srebrny pas grunwaldzki zaszedł Artur Sendek! Dziękujemy Arturowi, wielkie brawa dla niego. No i czas przedstawić zwycięzcę turnieju o srebrny pas grunwaldzki. Proszę Państwa, przed Wami Sławomir Hot! Tak, to Ty, Panie, z wąsem, chodź Pan. Nagroda jest zarówno za umiejętności w walce, jak i za wąs. Słowa podziękowania od loży tam, w której bardzo podobały się walki Sławka. Wielkie brawa dla niego. Sławomir Hałat, jeszcze raz przed Państwem. A my tymczasem przechodzimy do wręczenia nagród za złoty. Jeszcze nie. Są jakieś nagrody specjalne. Ja poproszę tutaj, wychodzi na to, że ktoś tutaj podpadł damą. Ja poproszę tutaj Łukasza Długosza. Łukasz Długosz, zapraszamy do nas. Ja się zaraz dowiem, o co chodzi. Łukasz myśli, że to za wąs, ja się zaraz dowiem, o co chodzi. A, czyli dostał bonus za szczególną walkę, która wpadła w oko damą. Wielkie brawa. Łukasz Długosz przed Państwem. Zdaje się, że w tym roku zawodnicy klubu Sierotki postanowili nas zadziwić swoimi wąsami, bo co jeden ku nam zmierza, tym bardziej imponujący wąs ma. A teraz przechodzimy, proszę Państwa, do rozdania nagród za złoty pas Grunwaldu. I w tymże turnieju trzecie miejsce zajął Piotr Klinger! Wielkie brawa dla Piotra za te wszystkie emocje, które nam dostarczył w tych walkach finałowych. Proszę Państwa, jako drugi w tym turnieju uplasował się Krzysztof Szadecki! Krzysztof, pójdź jeszcze podziękować sędziom za to, że przeprowadzili dla nas ten turniej. Teraz zmierza już odebrać swoją nagrodę z Królowej Romy. Podchodzi do loży damy, odbiera jakieś nagrody, podobnie jak następny, którego wyczytam. Proszę Państwa, pierwsze miejsce, zwycięzca tego turnieju, Marcin Worek Waszkiewicz!
dziewczyna. Zwycięzca naszego turnieju, proszę Państwa. Wielkie, wielkie brawa dla niego. On jest już troszkę przyzwyczajony do odbierania tych laurów. Wielkie brawa, Marcin Waszkiewicz, proszę Państwa, zwycięzca turnieju o złoty pas grunwaldzki. A my jeszcze chyba mamy jakieś nagrody do wręczenia. Jak to wygląda? Prosimy jeszcze raz do nas niejakiego Sławomira Hałata. Nagroda zarówno za piękne walki, jak i za to, że Sławomir został ulubieńcem Loży Dam, proszę Państwa. To było tak wielkie uznanie, że aż musiały go poprosić po kolejną nagrodę dla niego. Wielkie brawa! Sławek jest chyba jeden z większych odkryć tego turnieju. No i jeszcze poprosiłbym do siebie Marcina Janiszewskiego oraz Artura Setka. Gdyż tych właśnie dwóch zawodników po raz kolejny jeszcze raz zostanie nagrodzonych przez nasze damy. Nagroda za najbardziej widowiskowe walki, największą uwagę dla nich zwrócił damy uznaniową, przyznał im tę dodatkową nagrodę w naszym turnieju. A tymczasem... poprosimy do nas, czy jest z nami Łukasz Kaulik, zwany Strażakiem. Dodaj tutaj za niego. Jeżeli nie ma z nami strażaka, poprosimy kogoś, kto będzie go reprezentował. I to była również nagroda uznaniowa dla strażaka za to, w jaki sposób zaprezentował się w dzisiejszym turnieju. No i jeszcze chciałbym zaprosić tutaj do nas London Morris! Uznanie zarówno zasług w walce, jak i etykiety, której London bardzo przestrzegał. I tutaj za każdym razem zjawiał się przed lożą dam, pozdrawiał damy, wpadł im trochę w oko i widać, zyskał kolejną nagrodę tego turnieju. Jeszcze prosimy tutaj do nas takie szare eminencje tego turnieju. Monika Karczewska, Kasia Jóźwiak, dziewczyny, które za naszych pleców tutaj pilnowały, żeby wszystko przebiegało zgodnie z planem. Brawa wielkie dla nich. Również one zostały nagrodzone przez nasze damy. Słowa podziękowania z królowej za to, jak sprawnie i szybko, dobrze przebiegł ten turniej. No i co? Teraz przekażę głos jasienom panującym.
Szanowni Państwo, dobry wieczór, a właściwie już tak dobry wieczór mocno. Bardzo dziękujemy, że jesteście tu z nami, bo to fantastyczny czas na polach Grunwaldu. Dni grunwaldzkie odbywają się raz w roku i są dla nas wszystkich szczególnym wydarzeniem. Dla nas rekonstruktorów i mam nadzieję, że także dla Was. Ten turniej naprawdę był fantastyczny, wspaniały i chciałyśmy uhonorować człowieka, który nad nim ciężko pracował, wszystko dopiął. To nie działo się na 5 minut przed wyjściem wszystkich rycerzy. To są naprawdę tygodnie i miesiące ciężkiej pracy. Szanowni Państwo, duże brawa dla organizatora Stanisława Kuli. Bez niego nic by się nie odbyło. Brawa! Cudowny wieczór, za oklaski, za aplauz i za to, że byliście razem z nami. Do zobaczenia za rok. Dobranoc. Podziękujmy naszym.